Vlogmas, dzień pierwszy. Witam się z wami ze szpitala. Jak wiecie, albo część z was wie, z Instagrama urodziłam 26 listopada w piątek. Jest dzisiaj środa, 1 grudnia i jeszcze jesteśmy w szpitalu, dlatego że tak jak z Aleksem musimy się naświetlać. Wyszła nam zbyt wysoki poziom bilirubiny i nie chcą nas puścić do domu, więc trzeci dzień się naświetlamy z malutką. Poza tym wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że już jutro uda nam się wyjść do domu. Trzymam za to mocno kciuki i mam nadzieję, że tak będzie. Jest mi tu naprawdę ciężko samej, tak psychicznie, bo fizycznie już doszłam do siebie i czuję się naprawdę dobrze, ale psychicznie jest dużo gorzej, dlatego że tęsknię ogromnie za chłopakami i bardzo, bardzo chciałabym już być w domku. Chciałabym, żeby poznali malutką, ale niestety czasy są jakie są, nie ma odwiedzin. Panie tutaj położne są naprawdę kochane i pomocne, ale no wiecie, to jednak nie jest to samo i tęskni się za domem, więc miałam już chwilę słabości, tutaj płakałam po kątach, ale muszę się wziąć w garść, no muszę to przetrwać i już czuję, że mam nadzieję, że jesteśmy na finiszu, na wyjściu. No ale vlogmas się zaczął i mam nadzieję, że już jutro powitam się z wami z domku. Aleksiczku, bo wiesz, dzisiaj jest 1 grudnia i zaczynamy odliczanie do świąt. Będziesz codziennie sobie takie okienko otwierał. Maj papa mi kupił to. Zobacz. No, i będziesz mógł otworzyć jedno każdego dnia, dobra? Jedno. Nie, tylko jedno. Okej? Okay? Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Dobra. No i teraz jedno okienko otwiera się każdego dnia. Dzisiaj otworzymy to. Mocno nacisnąć. O, i spróbuj otworzyć teraz. No, jeszcze. Jeszcze mocno. Dwa paluszki, może dać radę? No to tatuś spróbuje, dobra? O, i wyciągnij, co tam jest. O, ludzik. Patrz, głowa się rusza, rączki się ruszają, tak? No, tak będzie wyglądać twoja farma potem. Popatrz, tutaj pani jedzie z takimi taczkami. No, jakieś owoce trzyma, tak? Czekaj, już ci pokażę. No zostawię jeszcze, może coś się ciekawego nagra. O, pani spadła. Ej, fajne. Jajo. Nagam cię, jak usiądź zrobić. A w ogóle pokażę wam, bo naprawdę to szpitalne jedzenie tutaj jest rewelacyjne, jeśli chodzi o śniadania i kolacje, obiady. Też są fajnie przygotowane, ale już wiecie, no tego szpitalnego jedzenia już mam dość. Natomiast zobaczcie, na śniadanie były tutaj suszone owoce i orzechy jeszcze dodane, także no naprawdę wow. Z nudów już czytam sobie tą książeczkę, która tutaj była dołączona i właśnie jest o żółtaczce noworodków, czyli to co u nas po raz kolejny. Maluch będzie naświetlał się na materacyku lub pod lampą o fioletowym świetle. Jest to fototerapia. Nie otworzyłam jeszcze nawet, bo tutaj mam jakieś prezenty dla malutki. Bodziak, witaj na świecie, maluszku, ze skarpetkami. O, ostatnio mi brakowało, nie wiedziałam, że tu jest jakaś pieluszka. Dajcie znać, czy to tylko w tym szpitalu, czy ogólnie zawsze się dostaje takie początkowe pudełeczko. Wydaje mi się, że zawsze, ale nie jestem pewna. Nie, długi. Wyglądam strasznie, bo nie myłam włosów od 4 dni, ale nieważne. Wychodzimy, ale się cieszę.
odzywam się do Was z przyszłości i chciałam Was przeprosić za jakość, którą zaraz zobaczycie, dlatego że Aleks się bawił moim aparatem i jak się okazało, zgrałam pliki i one są pomniejszone w jakiejś bardzo kiepskiej jakości. I od teraz mam nadzieję, że już będzie wszystko ok. Dobrze, że zgrałam wczoraj i zobaczyłam, ale no niestety nagrało się jak się nagrało. Mimo wszystko dodaję, bo to są bardzo fajne, ważne momenty, które nagraliśmy z wyjścia ze szpitala. Także wybaczcie mi, coś namieszał, ale już jest dobrze. Późniejsza część vloga będzie już w dobrej jakości. Zapraszam do oglądania. To gdzie jedziemy? Do babci. I do kogo? Do dziedzimi. I do dziedzimi, tak. I teraz odłóż aparat. Mam odłożyć aparat? Bo jest odłóż aparat i epuję ten aparat. Zepsuję? Tak. No, no to chyba go odkładam. No co, jedziemy? Tak. Super. Muszę ją ubrać i przyjdę tutaj, dobra? Okej. Okay. Będziesz czekał tutaj na mamusię? Tak, a i tam, mogę jeść. Mogę iść. Aleksiczku, kto to idzie? Aleksy, zobacz. Zobacz. Mamusia, gdzie mnie? No, chodź się przywitaj. No? Fajne, co? Ja też mogę tak zrobić. Popatrz sobie. Ona chyba ma coś dla ciebie. Co to? Chyba dla Aleksika. Odwiedzi mi, no weź. Podziękuj jej. Dziękuję, Gidami, ja dziękuję. Hej, jestem już w domu, bardzo się cieszę. Właśnie sobie wszystkie rzeczy rozpakowuję z walizki. Malutka śpi, przywitała się ze wszystkimi domownikami. Na spokojnie teraz, poznała tatę tak naprawdę, bo dzisiaj jest jej 7 doba życia. Jutro się pewnie już tak do Was na spokojnie odezwę, dlatego że ja się dzisiaj jeszcze tak chilluję, a jutro się już do Was z nową energią, taka wyspana w swoim domu, znaczy wyspana, powiedzmy wyspana, odezwę. Mam nadzieję, że się cieszycie, że vlog się pokazał i mam nadzieję, że coś mi się mimo wszystko uda nagrywać. Po jedzeniu szpitalnym takie rarytasy. Aleks pisze list do Świętego Mikołaja. Wykąpałam się, wysuszyłam, czuję się jak nowonarodzona, chociaż jestem na maksa zmęczona i czuję to zmęczenie i po prostu padnę dzisiaj, ale przedtem chciałam zgrać te materiały, które nagrałam, zobaczymy co tam w ogóle z tego wyjdzie. Zrobię sobie herbatkę i siądę do komputera, tylko jeszcze właśnie ogarniemy Aleksa do spania i cieszę się, że jestem w domu. Vlogmas, dzień trzeci. Idziemy zobaczyć, czy Mikołaj zabrał list, tak? Jest list, czy nie ma? Gdzie położyłaś? Nie ma. No to chyba Mikołaj był w nocy i zabrał list. I musiał widzieć, jak tutaj pięknie spałeś sam w łóżeczku. Otwieramy kalendarz. A mama mi powiedziała, że z nimi zaczęłam to. To już jest dwójeczka tu. A ty umiesz sam otworzyć, czy mam ci pomóc? Mam jej pomóc. Tak? No to wyciągaj. Myszka druga. Myszka druga i kotek? Ale dzisiaj pięknie. Zobaczcie, co zobaczyłam dzisiaj rano. 3 grudnia, termin porodu, a ja już jestem w domku.
Też chcesz? Ja piję zimną kawę, sprawdźmy to. Zimna. Ewo, wiesz co jej? No, to jeszcze kocha myszko. Dzisiaj 3 grudnia i w zasadzie ja dzisiaj miałam termin porodu, a tu już jestem z tygodniowym noworodkiem w domu, także cieszę się bardzo. Ogarniamy nową rzeczywistość. Myślę, że szybko wskoczymy na jakiś taki nowy tryb, ale musimy wiele rzeczy troszkę pozmieniać. Kto co, jakie są nasze obowiązki, no bo jednak jest drugie dziecko, które trzeba ogarnąć oprócz Aleksa. Na dzisiaj plan jest taki, generalnie grudzień będzie bardzo domowy, więc tutaj się nie spodziewajcie jakiegoś szału, dlatego że no, jesteśmy z niemowlaczkiem i raczej zamierzam spędzić ten grudzień tak domowo. Właśnie, przyszłam w międzyczasie, jak mnie nie było, choinka, wiele różnych paczek, które dzisiaj Wam pokażę. Pokażę, co tam przyszło. Choinkę zamówiłam sztuczną w tym roku na pniu, dlatego że nie mamy miejsca po prostu na taką żywą. A tą sobie gdzieś tutaj ulokuję. Nawet nie wiem, jak ona jeszcze wygląda. Przyszła podczas mojej nieobecności, a zamawiałam ją tak naprawdę w dzień porodu. Chwilkę, kilka godzin przed tym, jak pojechaliśmy na porodówkę, zamówiłam tą choinkę. Ona przyszła i jeszcze stoi zapakowana. Także jestem ciekawa, jak ona wygląda. Później, jak będę mieć czas, to sobie na nią zerknę. Właśnie się budzi malutka, więc muszę się nią zająć. Później się do Was odezwę. Zobaczcie, tak wygląda ta choinka. Jest na takim wysokim pniu, ale to specjalnie, dlatego że jakby choinka na samym dole jest najszersza i zajmowała po prostu dużo miejsca, a taka zawsze będzie jakiś klimacik. Jeszcze zamierzam kupić drugą taką prawdziwą, żeby był taki zapach świąteczny, ale taką małą do postawienia tam na tych szafkach białych, także tak sobie to zorganizujemy. Tobie, Paweł, jak się podoba? Nie jesteś przekonany do tej choinki? Nie. No tak właśnie myślałam, ale ja uważam, że jest całkiem spoko, ona jest sztuczna, tak wygląda. Myślę, że nada fajny klimat. Patrzcie, ile ona ma włosów. Patrzcie, widzieliście takie coś? Mój sweterek kolejny z The Clue, który zamówiłam jakiś czas temu. O, długo go nie było na stronie, ale udało mi się go dorwać. To jest 20% poliamid, 80% wełna i taki kolorek beżowy, to jest golf. Później sobie przymierzę, może jutro w niego wskoczę, to Wam pokażę. Zaraz puścimy Aleksowi film, który przygotowaliśmy dla niego od Mikołaja. Mikołaj specjalnie tam do niego będzie mówił. To jest taki 8-minutowy chyba film. Wczoraj właśnie z Pawłem oglądaliśmy. Jest bardzo fajny. Jest taki spersonalizowany, w którym są jego zdjęcia. Jest właśnie zdjęcie listu, który wczoraj pisał. Zaraz Wam pokażę. Wczoraj Aleks, znaczy pisał, no rysował, bo pisać nie umie, ale narysował, co chce dostać. Nie tak. Do góry nogami pokazuję.
Tutaj jest Tesla Model 3, autko i Lego pociągi. Więc tak, my jutro mamy mikołajki z racji tego, że no jest sobota, będzie nam łatwiej się spotkać, a mój tata znowu się przebierze tak jak rok temu za Mikołaja. Tylko odpicowaliśmy mu strój, kupiliśmy mu nowy, więc już się tam w niego przebierał. Moja mama wysyłała zdjęcia i ja po prostu padnę jutro, jak go zobaczę. Ale myślę, że w tym roku dzieciaczki będą takie, wiecie, no bardziej świadome tego wszystkiego. Także teraz puścimy mu film i jestem ciekawa jego reakcji. Pokażę wam tam troszeczkę, co w tym filmie jest. Wysłał do nas filmik z odpowiedzią dla ciebie. A co to? Listy od dzieci już przyszły. Wiem, że jesteś cudownym dzieckiem. Jesteś z Polski, prawda? Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym cię pochwalić za to, że super grasz w piłkę. Wiem też, że wspaniale tańczysz. Alex? A, to chyba twoje zdjęcie z wakacji. Ale cudownie. Co jeszcze tu mamy? O, a to list od ciebie. Przeczytamy uważnie i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Dostałam takie piękne kwiaty właśnie przesyłką kwiatową. I mój mąż mówi, że nic o tym nie wie. A szkoda. Dawaj, tam jest liścik w środku. Kto to? No, wyciągnij ten liścik. Bo ja mam malutką na rękę. Ojej! Team Glow. Super! Dzięki wielkie, śliczne kwiaty. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around. Ale się cieszę. Zobaczcie, jakie piękne. Idę na stół. A ja już myślałam, że to pani położna. A tu stoi pan z kwiatami. Była u nas właśnie położna, więc wykąpaliśmy malutką. Ma odświeżone też włoski. Bałam się trochę tego momencie, bo ona ma tyle tych włosów. Ja sobie teraz wcinam jabłko, piję herbatę zieloną i siadam do komputera. Będę edytować tego vlogmasa już do końca, więc dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym vlogmasie.